Festyn Dni Gminy Podgórzyn dedykowany był dla całej społeczności lokalnej. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Za nami koncerty, zabawy, kiermasz, warsztaty i dyskoteka. Jest to impreza, którą chcielibyśmy przede wszystkim, żeby była dla mieszkańców, dla turystów, którzy tutaj przebywają, tak, która by też integrowała naszą społeczność. Weźmy też pod uwagę to, że ostatnio był taki okres, że tych imprez było bardzo mało. Wreszcie można powiedzieć, że był okres, kiedy ich nie było. I wszyscy też oczekują tego typu takich spotkań, gdzie mogą się zintegrować, spotkać, porozmawiać, wyjść z domu. To bardzo ważne, że następuje swoistego rodzaju deglomeracja ruchu turystycznego, który wcześniej skoncentrowany był nade wszystko w Karpaczu i w Szklarskiej Porębie. Gmina Podgórzyn po części dzięki pięknym miejscowościom o wyjątkowych walorach turystycznych ten ruch turystyczny przejmuje. A takie spotkania jak dzisiejsze służą integracji lokalnej społeczności. Kiedyś było tak, że Jelenia Góra dominowała z tymi wydarzeniami. No ale teraz widzę, że musi się bardzo sprężyć, bo konkurencja jest olbrzymia. Takie imprezy są wspaniałe dla mieszkańców gmin. Mieszkańcy mogą się spotkać z sąsiadami, często się z nimi nie widzą, a przy okazji takich imprez mają chwilę na rozmowę, wymianę poglądów. Dni Gminy Podgórzyn były także doskonałą okazją do promocji ekologicznych rozwiązań. Duży nacisk kładziemy na segregację i mamy tutaj ze sobą memory, koło fortuny, również pytania związane z segregacją. To jest bardzo ważne z tego względu, że bardzo wiele dzieci tutaj przybywa do nas i mamy tutaj takie specjalne gry, które są przeznaczone do tego, żeby te dzieci po prostu poznawały zasady, jakie panują w środowisku, w przyrodzie, w naszym codziennym życiu. Nie zabrakło także różnego rodzaju pokazów, także tych sportowych. Mi się podobało te karate, a na drugim miejscu jest właśnie te alpaki. Są strasznie miłe, milutkie strasznie. Miły pyszczek, na pewno są miękkie i puszyste, to dużo też daje. No i nie są aż tak duże jak na przykład koń czy krowa, gdzie te dzieci mogą przestraszyć. Alpaka jest jednak wielkości też tego takiego średniego dziecka, więc dzieci chętnie do nich gdzieś tam przychodzą. Podczas imprezy promowane było także lokalne rękodzieło oraz tutejsza kuchnia. Bardzo pyszne ciasta. Umawiałyśmy się tak, że każda upiecze inne, a więc jest ciasto leśna rosa i serniczki, i karpatki, i czekoladowe. Starałyśmy się przygotować coś, co będzie smakowało gościom. Ciasta, tradycyjnie chleb ze smalcem, sery, wegetariańskie potrawy. Zupę dyniową, leczo, pierogi z kaszą gryczaną i z grzybkami tegorocznymi już. Serwujemy dania regionalne, nasze ciasta, gofry, ruskie pierogi. Było swojsko i wesoło. Dzień dobry, z tej strony Paweł Kucharski, reprezentant zespołu Top One. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam. Do zobaczenia. A na koniec mieszkańcy bawili się przy światowych hitach zespołu Tequila Band.